Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tola. I witamy Was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z filmem, jakim jest, jak widzicie zresztą po tytule, film o najlepszych książkach młodzieżowych. Nie ukrywam, że ja byłam inicjatorką tego filmu, natomiast ja ostatnio przeczytałam dużo naprawdę dobrych książek młodzieżowych, bo nie tylko fantastycznych. I jestem bardzo podekscytowana właśnie książkami młodzieżowymi, bo po prostu w wieku 24 lat odnajduję w nich bardzo dużo rzeczy, które mnie ekscytują. I dlatego tak pomyślałam, że byłoby fajnie, szczególnie, że też na pewno wiele osób z Was czyta książki młodzieżowe, więc myślę, że możemy Wam polecić kilka dobrych rzeczy. Tolena przygotowała sobie piękne 10. Udało mi się. A ja z kolei mam trochę więcej, ale ja będę bardzo krótko o nich mówić, bo większość z nich gdzieś tam opowiadałam o nich bardzo rozlegle. Także tak, myślę, że bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. A Wy w komentarzach koniecznie napiszcie, jakie nam polecicie książki młodzieżowe, które są warte naszej uwagi. Ty. Dobra, no to co? The Call, czyli wyzwanie. Mam wrażenie, że wyzwanie to taka bardzo uniwersalna książka, którą mogę dać praktycznie wszędzie. Bardzo lubię The Call. Znacie pewnie już fabułę The Call. Dużo mówię o The Call ostatnio. Uważam, że jest wyjątkowo w tej swojej sferze fantastycznej, bo nie jest oczywiste, że im się uda, co nie? To jest taka nawet nie do... Znaczy, no to jest fantastyka, tak, ale taka horrorowa wręcz Horrorowa wręcz, to prawda, więc jest idealna, jeżeli lubicie się trochę pobać. Ale też jest dość mocno opisowa, więc tak, to dla troszkę starszej młodzieży niż takiej najmłodszej. Zgadzam się. No człowiek czuje się niekomfortowo, jak się o tym wszystkim czyta, o tych brutalnych torturach, przez które oni są przemęczeni przez. Mi się bardzo, bardzo podobała. Druga część trochę mniej, ale i tak była świetna. Druga część jest bardziej skupiona na romansie, więc może na przykład tak, wam to się bardziej spodoba. Się. I ten romans wcale nie jest zły. To prawda. I ja czytałam drugą część i ty czytałeś drugą część. I obie nie jesteśmy fankami romansów, szczególnie w fantastyce młodzieżowej. Ale był świetny. Mi się bardzo podobał osobiście. Wszystkie mutacje są fascynujące. Ten świat ich bardzo wciąga i człowiek chce się dowiedzieć więcej na jego temat, więc ogromnie polecam. Ja tu od razu jeszcze powiem słowem wstępu, że po pierwsze słońce jest dzisiaj naprawdę bardzo szalone. Natomiast ja miałam trochę problem, jeśli chodzi o dobranie konkretnie młodzieżowych książek, bo jest tutaj kilka, które mam takie, no nie wiem, czy to jest młodzieżówka. Myślę, że jest to młodzieżówka, ale z drugiej strony niektóre wpadają może w ciut młodsze, niektóre wpadają może w ciut starsze, ale jednak wszystkie mam takie wrażenie, że są dość uniwersalne, także mam nadzieję, że Wam się spodobają moje wybory. O tym króciutko, bo mówię o tym dość dużo i w ostatnim vlogu, i na Instagramie. Przewodnik po zbrodni, kryminał młodzieżowy, który jest bardzo dobrym kryminałem młodzieżowym, który nie dość, że ma dużo akcji i dużo zagadek i dużo właśnie takich typowo kryminalnych aspektów, to jest też dobrą książką po prostu o nastolatkach, o relacjach właśnie między nastolatkami, o dojrzewaniu, o dorastaniu, o wyborach, które stoją przed właśnie młodymi ludźmi. Także bardzo Wam polecam po prostu Przewodnik, bo uważam, że naprawdę warto go przeczytać. Cierniu, czyli no w miarę niedawno przeczytany przeze mnie. Jest to fantastyka o ropuszce, która jest w połowie żabką, można tak powiedzieć. Ciąży na niej pewna klątwa. Jest to świetne przekręcanie takich stereotypów bajkowych. Standardowej baśni. Tak, tak, w coś zupełnie innego. Osobowość naszych głównych bohaterów jest wyjątkowa i istnieje, co nie jest takie typowe dla baśni wcale. To prawda, ale to prawda, masz rację. Więc to jest dopiero świetne, że istnieje jakaś relacja między nimi, mają własne osobowości, znowu. Jest też bardzo króciutka, a jak na to, jaka jest krótka, ma w sobie bardzo dużo treści. Tak. I ona paradoksalnie jest całkiem smutna, w sensie... Zgadzam się. To nie jest taka jednoznacznie wesoła i baśniowa książka. Tak, tak. Co jeszcze można nie powiedzieć? Ma świetne opisy. Ten klimat taki bagienny, stary, trochę taki... wyobraźcie sobie jakiś stęchły zapach, ale w takim najlepszym tego słowa znaczeniu. To nie wiem, czy stęchły zapach może być. Ale okej, okay. Stęchły, wiesz, to może być stęchły strych babci albo piwnice babci. Okay. A jednak wiesz, że tam są twoje stare zabawki, co nie? Okej, okay, rozumiem. I masz takie... pachnie jak dom. Okej, okay, rozumiem. Więc to jest ta książka,
dla mnie jest bardzo, bardzo komfortowa i idealna na jakieś właśnie smutniejsze wieczory. Ja też uważam, że na przykład tak jak to jest bardzo dobra książka dla młodzieży, tak ona nie jest typowo młodzieżowa, bo tak. Ona jest tak samo dorosła, jak i dziecięca, jak i młodzieżowa, więc... Musiałam naginąć kategorię, wiecie jak jest. Musiałyśmy się przenieść, bo to słońce jest naprawdę bardzo szalone dzisiaj i utrudniające rozmawianie do kamery. No to ja tutaj bardzo szybko o obyczaju, a właściwie romansie młodzieżowym, których ja nie czytam dużo, ale mam do polecenia co najmniej dwa. Także pierwsze to jest coś, co kiedyś, dawno temu było bardzo popularne, a ja uważam, że naprawdę warto i to jest naprawdę bardzo fajna książka i to jest Gicherella. Ja uwielbiam retellingi, jeżeli tego nie wiedzieliście o mnie wcześniej. Uwielbiam właśnie przerabianie starych bajek, które my już znamy, na coś nowego. I Gicherella to jest dokładnie to, jak to wygląda i jak to brzmi, to jest dokładnie to w środku. Słodka, urocza, unowocześniona historia kopciuszka, który szuka swojej miłości. I to jest całe uniwersum. Moim zdaniem Gicherella jest najlepsza, chociaż drugi tom też jest warty waszej uwagi. No więc, no tak, tutaj nic więcej wam nie powiem. Po prostu warto. I książka, którą ja kiedyś dawno, dawno temu, jak miałam z 15 lat, ja ją kiedyś czytałam, natomiast nie pamiętałam z niej absolutnie nic i kiedy ją przeczytałam w zeszłym roku, to pomyślałam sobie, okej, to trochę nie ma sensu, ale to trochę mega buja, w sensie okay. Wiesz, co mi chodzi? To jest historia o młodej dziewczynie, której dotyk zabija. No i... No, to jest ogólnie romans, no możecie się wszyscy domyślać, jak to, co się tam dzieje. Natomiast to jest w stanie wam wymyślić fabułę, która jest na 80% prawdziwa i to będzie to. Chciałam scenę zainicjować. No. Okej, okay, będę tą laską, ty bądź love interest. Mhm. Dlaczego mnie nie możesz dotknąć? Nie mogę ci tego powiedzieć. Teraz umieram. Tak nie było jak coś, natomiast to jest po prostu dla mnie, to była super rozrywka. Bardzo dziękuję ci za scenę, kochanie. Nie ma za co. Super. Jeśli chcecie więcej? Wiem, że chcecie więcej. Jeżeli będziesz mówić teraz znowu o tej książce, to będzie kolejna scena i będziecie mogli skleić z tego film potem. Dobrze. To jest, w sensie, pierwsza połowa była taka jak się spodziewałam, druga połowa mnie dość mocno zaskoczyła i też widziałam bardzo dużo opinii i recenzji kolejnych tomów i tam podobno się dzieją szalone rzeczy, więc wydaje mi się, że to nie jest aż tak schematyczne, jak można się wydawać na pierwszy rzut oka i ja bardzo chętnie przeczytam kolejne tomy, nie wiem dlaczego tak długo mi to zeszło. Natomiast tak, dotknij mnie, było super. Chociaż trzeba przymknąć oczywiście oko na bardzo dużo rzeczy. Zresztą w wielu książkach młodzieżowych trzeba na coś tam poprzymykać oko, żeby móc bawić się naprawdę tak, dobrze. Tak, zgadzam się. Nie mogło tutaj brakować oczywiście gon. Ja mam wrażenie, że lubicie mnie trochę mniej przez to, że polecam książki, których nie ma na rynku. Przepraszam, serio. Uwielbiam Gon. Wiem, że wszyscy o tym wiecie i wiem, że wszyscy, którzy już mieli przydać Gon, przeczytają tak. Gon w swoim czasie, jeżeli znajdą za 5 zł w jakiejś prywatnej kolekcji na Allegro Gon. Ale i tak o tym powiem. Gon jest to post... No... Ja bym nazwała to post-apo. Mogę już nazwać tak, post-apo? Tak, ja myślę, że to jest post-apo. Młodzieżowe. To jest książka też mojego dzieciństwa, która obudziła we mnie bardzo mocno miłość do dziwactwa, do takich kontraktów międzyludzkich, ustawiania nowej hierarchii. Mm-hmm. Jest to... Tworzenia społeczeństwa. Tak, to jest pasja moja i Gon jest tego idealnym przykładem. No nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. Akurat wzięłam ten kolejny tom, chyba trzeci. Tak, bo drugi mam ja w Poznaniu, a pierwszy masz ty w pokoju. Dokładnie. dokładnie tak jest. Kocham. I musicie patrzeć na tę okładkę i już można stwierdzić, jaka to jest książka. I to jest piękne. Ja o następnych dwóch ekspresowo. Zwiadowcy. Nie muszę wam tego tłumaczyć. Jestem aktualnie na rereadzie i jestem za trzecim podwójnym. Tomem. Podwójnym. Znaczy nie, bo 16 i 17 to już są dla mnie nowe tomy, a tom trzeci to jest... Nie pytajcie dlaczego, kocham po prostu tę serię i uważam, że warto. Kropka. Ale to już wszyscy o mnie wiedzą. I tak samo króciutko The Inheritance Games, kolejny kryminał młodzieżowy, którego przeczytałam już 5 tomów, więc wszystkie, które są dostępne aktualnie i są napisane. To jest bardzo fajne. To jest zdecydowanie seria, w której trzeba bardzo mocno przymknąć jedno oko. Natomiast to jest tak dobra rozrywka i momentami jest tak niespodziewanie szalona i inteligentna, że no naprawdę ciężko jest mi powiedzieć coś złego na temat tej serii. Absurdalna.
To jest naprawdę, historia jest absurdalna. O młodej dziewczynie, która dziedziczy miliony i miliardy dolarów i wielką posiadłość. I jest czterech braci, z których jeden jest przystojniejszy od drugiego. O tak. Jasne. Coś mi to mówi. To jest Więc to wszystko, wiecie, nie do końca jest sensowne. Natomiast jaka dobra to zabawa. Także to jest dla mnie najważniejsze akurat przy tego typu książkach. I to, jeżeli patrzymy tylko na moją zabawę i dobrą rozrywkę, to jest 5 gwiazdek. Także bardzo Wam polecam. Tak, mamy podobną sytuację Okrutny Książę, jeżeli chodzi o zabawę, rozrywkę, wciągnięcie się w uniwersum, to Okrutny Książę jak najbardziej zdaje egzamin. Ja też bardzo polecam. Początkowo był na mojej kupce, ale to las zabrało. Tak, zabrało, bo przepraszam, no przykro mi, masz większe pole do popisu. Ja wiem, że Okrutny Książę trochę polaryzuje społeczeństwo czytelników młodzieżowych, więc Okrutny Książę, elfy mamy. Elfy mam wrażenie, są niewykorzystanym tropem. Żeby nie, jest tylko, bardzo dużo ale elfów. Tylko o elfach? Elfy są dodatkiem do krasnoludów, do hobbitów. Nieprawda, kochanie, to nieprawda. Jest mnóstwo książek typowo o elfach. Co podaj dwie. Proszę bardzo, Żelazny Król. Nie zweryfikuję tego. Emilia, przewodnik po wróżkach Emily Wilde. Z Okrutny Książę. Mamy dwie bliźniaczki, które są... wciągnięte w świat elfów. Dziękuję za... Bo to tak, bo to można by opowiadać i opowiadać tej fabule. I można też łatwo zaspoilerować, więc szukałam słów, żeby tego nie zrobić. Mamy masę intryg, elfy wcale nie są takie przyjazne, są bardzo inteligentne. Kochają władzę. Dużo tutaj jest takich spisków wokoło tronu, takich królewskich, jakichś takich też konszacht. Więc jeżeli lubicie takie, tego typu rzeczy, to Okrutny Książę jest super. Tak. Jest momentami naprawdę zaskakująco skomplikowany, tak. Jak na to, że to jest młodzieżówka. A jednak i tak można się świetnie przy tym bawić, tak. I czacha wam nie pęknie. I jest też romans, jeżeli szukacie na przykład w fantastykach romansu. Ja go toleruję. Ja też go toleruję. Nie był najgorszy. Nie był mamy najgorszy. Za sobą obydwie całą trylogię i naprawdę warto. Pamiętam, że część była hejtowana mocno swego czasu. Mi się chyba podobała. Mi też się podobała. W sensie, ciężko jest mi stwierdzić, bo dla mnie to już jest jedna historia tak, w całości. Tak, to samo mi ciężko oceniać tomy, przez to, że one się zlewają jakby w jedno. No to jeżeli retellingi, nie mogło zabraknąć książki Cinder. Kocham Cinder. Niedawno zrobiłam... O wiele ładniejsza okładka. No, jest o wiele ładniejsza, to prawda. Pamiętam za to. W ogóle to jest jakie bardzo ładne tutaj ten... Te kolorki, ten neon tutaj. I fajnie, że zachowali ten sam font. Mhm. Nie wiem, czy jest dokładnie ten sam, ale podobnie. Ale bardzo podobne. Zrobiłam niedawno tej książki reread i była wspaniała. I bałam się, bo czytałam ją 5 lat temu i bałam się, że dzisiaj to już nie dotknie mnie tak samo, ale w ogóle bezpodstawnie się bałam. Była wspaniała i zrozumiałam ją jeszcze lepiej i pokochałam ją jeszcze lepiej. Mamy tutaj retelling Kopciuszka znowu, natomiast w tym przypadku mamy świat wręcz sci-fi, ponieważ nasz Kopciuszek jest półandroidem. No i oczywiście mamy tutaj romans standardowy jak w Kopciuszku, ale on nie jest taki standardowy, tylko jest naprawdę mocno podbudowany, jest bardzo też inteligentny i jest taki, że on we mnie wzbudza wzruszenie. Mamy tutaj wojnę i to nie taką wcale prostą, ponieważ w tym świecie ludność jest nie tylko na Ziemi. Więc to jest, wiecie, sci-fi naprawdę pełną gębą. Mamy tutaj pewną zarazę, chorobę, która panuje. Więc to jest retelling Kopciuszka i widać bardzo jakby te nawiązania, ale równocześnie to jest raz. Naprawdę świetna, osobna historia. Może bardzo Ci polecam. Bo pamiętam, że czytałam to jak byłam malutka i to też... Ale podobało Ci się wtedy? Drugi tam Ci się nie podobał? Nie lubiłam Cinder nigdy. Aha. No, ale... Bo pamiętam, że drugiego tomu bardzo nie lubiłaś, ale wydawało mi się, że pierwszy był spoko jeszcze dla znaczy, Ciebie. Znaczy nie, chyba tolerowałam, ale to też nie było nic wow. Ale powinnam chyba przeczytać jeszcze raz. Świetna. Dam Wam znać. Świetna książka. No i to dosłownie ostatnio Wam pokazywałyśmy, także tu króciutko, Dziedzictwo Krwi. Świetna, świetna fantastyka młodzieżowa. To jest jedna z moich ulubionych trylogii, jakby które przeczytałam w całości, z fantastyki młodzieżowej. Piękna historia, dobry romans, świetny świat, dobra magia. Czego chcieć więcej? Ale o tej książce mówię Wam naprawdę bardzo dużo. Coś, o czym nie mówiłam zaskakująco... O, przepraszam, książki mi spadły. Już, no, kontynuuj. Coś, o czym nie mówiłyśmy zaskakująco długo, czyli Cudny Twalina. Tęsknię za opowiadaniem o tej książce. Mm-hmm. To też nie jest do końca młodzieżowa, ale też. Może być dla młodzieży. Może być dla młodzieży, to jest dobre... tak.
Dobre stwierdzenie. Dobre stwierdzenie. Mamy tutaj malinę bodajże. Tak, zbiór opowiadań o rodzie wiedźm, które mają jakieś tam swoje przygody. Ta magia jest trochę nieobliczalna. Nieokiełznana. Szczególnie u naszej głównej bohaterki. Nie, ja uwielbiam tę serię, bo ja bardzo lubię ogromne rodziny w książkach i lubię, to taki komfort ogromny mi przynosi. Szczególnie Malina jako taka trochę typowa główna bohaterka, a jednak dalej ciepła i charyzmatyczna. Uważam, że ten zbiór opowiadań po prostu może przynieść wam dużo radości i warto go przeczytać na pewno, szczególnie na taki zastój, gorszy moment. Jest też drugi tom, który mi się osobiście podobał trochę mniej, ale... A mi się podobał prawie, że tak samo. Okej, ale też jest na podobnym poziomie i warto. Bardzo, bardzo dobra książka. W ogóle cała twórczość pani Anety Jadowskiej będzie bardzo dobra. Książka, która de facto napoczęła moją chęć do nagrania tego filmu. The Prison Healer. To jest seria, której na razie są tylko 2 tomy z 3, więc na razie tylko 2 przeczytałam. Dla mnie 5-gwiazdkowa. To jest wspaniała seria. To jest w ogóle szok i niedowierzanie. Mamy tutaj 17-letnią Kiwę, która w wieku 7 lat trafiła do więzienia razem ze swoim ojcem. Ten ojciec dość szybko zmarł i ona zajęła jego miejsce w więzieniu jako więzienna uzdrowicielka. No i tak sobie tam żyje od 10 lat i w pewnym momencie do tego więzienia przyjeżdża pewna kobieta, która jest powiedziane, że jest przywódczynią rebeliantów. No i Kiwa dostaje jakby trochę takie ultimatum, że musi utrzymać ją przy życiu, bo inaczej tam jej zrobią krzywdę, w sensie Kiwie. No i tak rozpoczyna się szalona historia. Szalona! Plot twisty! To jak tutaj wszystko po prostu się obraca na przestrzeni 4 stron. To jak to jest świetnie napisane. Romans? Mi romans złamał serce! No po prostu wspaniała seria. Nie mogę się doczekać 3. tomu. Kocham Kiwę, kocham ten wątek romantyczny, kocham to, jakie to jest skomplikowane, a równocześnie tak przyjemne do czytania. No to jest wspaniała, kropka. I dylogia, która jest już wydana jako całość, więc możecie przeczytać obydwa tomy i mieć skończoną historię, to jest Napar z magii i trucizny. Bardzo mi się podobała ta książka. Mamy tutaj główną bohaterkę Ning, której matka zajmowała się parzeniem herbaty. W tej krainie parzenie herbaty to jest jakby też sposób magiczny, w sensie te herbaty mogą osiągać różne skutki i różne rzeczy mogą robić. No i matka Ning zmarła krótko po tym, jak to ona przygotowała dla niej herbatę, więc ona się obwinia o to, że ta matka nie żyje. No i jest, kiedy zaczyna się ta historia, no to w tej krainie jest wielki konkurs parzenia herbaty, żeby wytypować jakby najlepszego, to jest tu napisane Shenon Kshi, mistrza starożytnej magicznej sztuki parzenia herbaty. No, więc to jest taka historia. Tutaj też jest wątek romantyczny, który też jest moim zdaniem bardzo dobry, bo jak na to, jak krótkie są obydwie te książki, więc ta historia nie ma dużo stron, to one naprawdę, ten wątek romantyczny jest dobrze podbudowany i on ma sens, dlaczego on się zawiązuje. Więc bardzo dobre, styl pisania bardzo fajny. Ten drugi tom tej dylogii jest o wiele poważniejszy i już mniej młodzieżowy, mam wrażenie, chociaż wciąż młodzieżowy. Więc to jest taka też bardzo ciekawa progresja, jeśli chodzi o historię. Także bardzo polecam. To ja mam książkę, którą kiedyś uwielbiałam i uwielbiam ją do dzisiaj, natomiast bardzo dawno wam jej nie pokazywałam i jest to obyczaj młodzieżowy, romans wręcz. Jest to książka Listy do utraconej. Jezu, jak ona jest zakurzona, ale leżała na najniższej półce, bardzo was przepraszam. Bo ja praktycznie nie zapomniałam i jak ją zobaczyłam, to zrobiło mi się tak przykro, że o niej nie pamiętałam wcześniej. To jest historia młodej dziewczyny, która traci mamę i żeby trochę poradzić sobie z jej stratą, zostawia listy na jej grobie, w których opowiada, jak jej się żyje, jak jest jej ciężko i tak dalej. No i mamy drugiego bohatera, który ma na imię Declan, który przez to, że no jest zbuntowanym nastolatkiem, dostał pracę społeczną i musi właśnie na tym cmentarzu między innymi też pracować i on znajduje te listy. I tak zaczyna się relacja między nimi, która jest przepiękna, bardzo wrażliwa, bardzo taka budująca. To też jest książka o dojrzewaniu, o dorastaniu, o radzeniu sobie też z żałobą. To jest przepiękna, przepiękna historia, która wiadomo, jest młodzieżowa, jest o młodych ludziach, ale jest tak umiejętnie napisana, że mi się wydaje, że trafi do każdego. Piękna, bardzo wrażliwa. No i oprócz tego też mój ostatni zachwyt, Poison Study.
Dziewczyna młoda zamiast na egzekucję idzie na bycie testerką jedzenia dla generała. No i musi się nauczyć wszystkiego o truciznach i... No i musi uciekać przed osobami, które dybią, żeby ją zabić. Więc mega świetna historia. To po Prison Healerze w tym roku zrobiło na mnie chyba największe wrażenie, jeśli chodzi o właśnie fantastykę młodzieżową, choć było bardzo dużo dobrych książek. To coś w tych dwóch seriach jest takiego, że rozbudziło moją miłość na nowo. Okay. Dlatego też jestem taka podekscytowana, nagrywając ten film. Świetna historia, świetny romans znowu, co dla mnie jest ogromnym plusem, bo ja ich zwykle po prostu nie lubię, zresztą tak jak ty. Bardzo polecam tę książkę waszej uwadze i żałuję, że nie ma na razie nigdzie dostępnego drugiego tomu. Dajcie znać, jeżeli czytaliście, bo one kiedyś były wydawane, więc może czytaliście i mi powiecie, czy dobre, czy nie. Ja na temat poziom sobie chcę powiedzieć jeszcze jedno, że za każdym razem, jak słyszę tę sterkę jedzenia, to myślę, sobie wyobrażam, już co mam w głowie. To jest automatyczny obrazek połączony ze stwierdzeniem sterka jedzenia. Jest to ciasto z Asterixa i Obelixa i jest to zielony tester jedzenia. Ja nie wiem, które ciasto z Asterixa i Obelixa. Misja Kleopatra. To zielone. Aha, ja wiem, które! No! Za każdym razem, kiedy mówisz o Poison Study, jedyne, co mam w głowie, to ciasto. I ten zielony typek. Ja już wiem. No. Kochamy Asterixa i Obelixa. Szczególnie Misję Kleopatra, tak. Misja Kleopatra jest wspaniała. Umiem recytować pierwsze pół godziny Asterixa i Obelixa. I pierwszą godzinę Koraliny. Arystres i Dante odkrywają sekretarz świata, nie mogło zabraknąć tutaj tej książki, czyli ciepły, wrażliwy, wyjątkowy bardzo relacje romantyczne, bo nawet nie chcę powiedzieć, że romans. I przyjaźń głównie, taki przepełniony dojrzałością emocjonalną w ogóle. Ale też radzeniem sobie z wchodzeniem w ten kolejny etap życia. Tak, i no, wyjątkowość w ogóle tej książki sięga zenitu. Uważam też, że drugi tom jest bardzo fajny i idealnie się składa na całość. Mocno filozoficzna, przepięknie napisana i przede wszystkim bardzo wrażliwa. I myślę, że to jest taka książka, która jeżeli trafi do młodego odbiorcy, może mu bardzo pomóc zrozumieć siebie. Pomóc po prostu. Tak, w różne sposoby. Mhm. Więc ja się też zgadzam. Ogromnie polecam. Uważam, że każdy młody człowiek powinien chociaż zacząć Arystotelesa i Dante. To ja mam tutaj też króciutko, ale musiałam wam to pokazać, dlatego że to nie jest teoretycznie książka młodzieżowa, ale jeżeli chcecie zacząć z gatunkiem sci-fi i jesteście w tym wieku właśnie młodzieżowym, że tak się wyrażę skrótowo, to Wyjście z cienia będzie ekstra, dlatego że to jest sci-fi i to jest dość takie naprawdę, no takie, wiecie, mocne, prawdziwe sci-fi, ale tutaj jest cała ta historia opisywana z perspektywy młodego chłopaka, który razem z nami uczy się tego, jak ten świat wygląda, więc to jest bardzo przystępna książka dla kogoś młodszego, kto jeszcze sci-fi nie czytał, ale by chciał, to Wyjście z cienia będzie w ogóle ekstra. Mamy tutaj obcych, którzy 80 lat wcześniej uratowali Ziemię przed nieznanym zagrożeniem, ale jakby przez to, że nas uratowali, no to teraz trochę nami rządzą. I powolne odkrywanie właśnie tego, co jest pod powierzchnią tego z pozoru bardzo prostego układu i bardzo dobrego, dobrze prosperującego świata. Naprawdę świetna science fiction. A to jest, skąd jest to? Jaki jest czas tej książki wydania? Kochanie, no Zajdel to już jest taki prawie, że klasyczny pisarz polski. Ja wiem, właśnie dlatego z ciekawości chcę. Bardzo dobra i też króciutka, więc nie powinna was jakby odstraszyć. No i coś dla fanów piratów, statków, potworów, znaczy potworów morskich w sumie też. Córka Króla Piratów. To jest moim zdaniem wspaniała seria. Ja czytałam 3 tomy, czyli de facto też wszystkie, które były wydane, chociaż ta historia to dylogia, a trzeci tom, czyli Zemsta, tak mi się wydaje, że Zemsta Królowej Piratów, to jest dodatkowa historia. Mam tutaj Alosę, która zostaje wysłana na poszukiwania pewnego artefaktu, no i żeby sobie to ułatwić, tam zakrada się na statek i w ogóle, no i tam romans i statki. I statki. I piraci. Super, no bo jakby o fabule tutaj nie ma co opowiadać, bo to, wiecie, to jest dość jasne, w jaką stronę ta książka idzie. To nie jest coś, co was tak mega zaskoczy, ale klimat jest nieziemski. Relacje, które w ogóle już abstrahując od romansu, ale relacje, które potrafi pisać pani Tricia Levenseller, są naprawdę dobre. Przyjaźnie między właśnie różnymi postaciami są tak prawdziwe i tak szczere, że moim zdaniem bardzo jest warto to przeczytać. No, szczególnie tak jak mówię, kto by nie chciał czytać o piratach? Nie mogło tutaj zabraknąć Rika Riordana. Akurat wzięłam Czerwoną Piramidę, czyli serię bazowaną na mitologii egipskiej,
Ale tu oczywiście można wziąć tak samo serię jego nordycką, jego serię grecką, rzymską. One wszystkie są wyjątkowe. No moją ulubioną jest grecka. Oczywiście, jednak do Percy'ego Jacksona mam ogromny sentyment, co nie zmienia faktu, że Czerwona Piramida jest na pewno za cicha. To jest bardzo dobra trylogia. I niedoceniona według mnie, szczególnie przy Ricku Riordanie, który napisał takie no, hity jak Percy Jackson. Uważam, że Czerwona Piramida zasługuje na więcej miłości od Świata Czytelników Młodych. Więc do tego tutaj wybrałam właśnie Czerwoną Piramidę, żeby może was zachęcić, jeżeli lubicie Percy'ego Jacksona, jeżeli lubicie Ricka Riordana, i mitologię. Czerwona i mitologię, jakąkolwiek, to Czerwona Piramida jest świetna, jest nieprzewidywalna, jest śmieszna. Bardzo zabawna. I cieplutka. I mamy tutaj rodzeństwo i ich piękną relację, przywiązanie i bliskość, więc uważam, że powinniście ją przydać. A jeżeli na przykład są tutaj jacyś rodzice, którzy nas oglądają, to jeżeli chcielibyście zachęcić też swoje dziecko właśnie do czytania, ale tak, też koniecznie. Takiej edukacji trochę, no bo tutaj bardzo dużo o mitologii egipskiej można się dowiedzieć. Jest taka domka przez zabawę. Tak, dokładnie. Jezu, ja nie lubię tego. Ale to prawda, musicie zaufać. No i ostatnia książka, którą wam tutaj pokażę, to jest Burza. Dosłownie wczoraj albo przedwczoraj dostałam drugi tom, więc jestem mega podekscytowana, zaraz go będę czytać. Burza to jest też fantastyka młodzieżowa, chociaż moim zdaniem może ciutkę bardziej taka złożona niż taka, wiecie, fantastyka młodzieżowa, jaką sobie zwykle byśmy wyobrażali. Natomiast wciąż to jest świetna książka dla młodzieży i mamy tutaj świat, w którym jest, uwaga, nie zgadniecie, burza? Burza, która jest taką dziwacznym czymś, nikt właściwie nie wie, co to jest, bo to tylko jest tak umownie nazwane burzą, która zabija wszystkich, którzy gdzieś tam się do niej zbliżą. No i ona nadciąga, ta burza. No i mamy naszą główną bohaterkę Vesper, której matka lata wcześniej była właśnie rebeliantką, rewolucjonistką i która zmarła. No i na początku tej książki jej ojciec zostaje również zabrany do więzienia, po prostu długo słowa bardzo szukałam, do więzienia. No i Vesper musi zacząć odkrywać pewne tajemnice i sobie poradzić z tym, że została sama i musi teraz dbać o siebie. No a gdzieś tam w międzyczasie znowu jest romans, który znowu jest naprawdę bardzo dobry. Mam wrażenie, że jeżeli w fantastyce młodzieżowej jest dobry romans, to od razu automatycznie mam o wiele większą sympatię do tej książki, tak, bo po prostu to jest tak rzadkie jakość dla mnie. O parę poziomów. Bo mi się tak rzadko to podoba, tak. A jak znajdę sobie taką parę na przykład właśnie, gdzie naprawdę jestem bardzo zaangażowana, to mi już mało rzeczy przeszkadza po drodze. Mhm. Tutaj jest romans bardzo dobry, chociaż moim zdaniem nie jest to najmocniejszy aspekt tej książki. Więc tak, zakończenie było wspaniałe, więc już się nie mogę doczekać tomu drugiego. A z racji tego, że ten film nagrywam bardzo dużo, to jeszcze tylko takie, wiecie, honorowe wspomnienie. Legenda, Ember in the Ashes, Marcy i Angst of Happy Ending. Mamy nadzieję, że pokazałyśmy wam trochę naprawdę, znaczy wiemy, że to są dobre książki, ale mamy nadzieję, że wam również się spodobają, jeżeli sięgniecie po którąś z nich z naszego polecenia. Koniecznie dajcie znać, co jest waszym ulubionym gatunkiem, ale też jaką fantastykę, kryminały czy obyczaje młodzieżowe lubicie najbardziej. No i co? To tyle od nas na dzisiaj. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!